Dzień dobry Państwu. Jak co czwartek jest z nami Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. W stylu Pawła Sołtysa pozwolę sobie zapytać, jak zdrowie? Stosownie do wieku odpowiem tak jak zwykle. Czyli to oznacza, że dobrze? No wiesz co, jak ktoś ma 72 lata, myślę, że mało z naszych widzów ma 72 lata, to wie co to znaczy. Ale przyznam, że nie widać. To tym lepiej. Wracamy ponownie. Jak zwykle pojawiły się jakieś problemy techniczne. Niestety złośliwość rzeczy martwych. Ale o czym to mówiliśmy? Mówiliśmy o pogodzie, ale też i o rynkach. Tak jest. Bo mniej więcej jest to teraz ze sobą. Bo pogoda ma się zepsuć w przyszłym tygodniu, zdecydowanie. To zakładasz, że atmosfera na rynkach też się zepsuje? Niekoniecznie. Właśnie chciałem powiedzieć, że niekoniecznie. Zawsze sprawdzam prognozę pogody w norweskiej, na norweskiej stronie, naprawdę jest dobra. yr.no, to tak przy okazji. Naprawdę dobra, najmniejszą miejscowość na świecie, w Polsce też można sobie sprawdzić. Bardzo sensowna, ale no nie podają niestety pogody na rynkach. No tego nie robią Norwegowie jeszcze. Co do tego, to rzeczywiście muszę powiedzieć, Patryku, że tak jak patrzyłem ostatnio, wczorajszy dzień no to taki był przed tym szczytem NATO dzisiejszym, trochę nerwowy. Ale gorzej o wiele, ale ten wtorek. Tak, no było, no to wygląda, szczególnie w Stanach, ale nie tylko, jak na Xetradak się patrzy podobnie. Wygląda jak klasyczna litera V, którą nasze rynki od wielu lat uwielbiają, prawda? Duża zwała, później szybko do góry i nie ma zwały. Chyba ja mam wrażenie, że rynki są zbyt optymistyczne. No ja nie bardzo wierzę, żeby nam prezydent Rosji czegoś nie szykował, no bo jest za spokojnie. 28 dni Rosjanie się okopali i niby się nic nie dzieje. Niby jakieś rozmowy są, które nie mogą do niczego doprowadzić, bo dzisiaj słyszałem ambasadora Deszczyce, ambasadora Ukrainy w radiu, który mówił, że oni cala ziemi nie oddadzą, no, a Rosjanie to, czyli również nie oddadzą Krymu. A bez tego Rosjanie niczego nie podpiszą, w związku z tym nie wiem, do czego to ma niby doprowadzić. Za spokojnie jest, niepokoi mnie. Spokojnie jak na wojnie. Tak właśnie. No to jest temat, od którego nie jesteśmy w stanie uciec, natomiast ja na chwilę chciałbym się skupić na Fedzie, bo w poniedziałek, w poniedziałek mieliśmy wypowiedź prezesa Powella, który powiedział, że jak trzeba będzie, to cykl podwyżek przyspieszy. Tak, Goldman już zdążył zrewidować swoje prognozy dotyczące podwyżek w maju i w czerwcu, które mają być po 50 punktów bazowych. No i taka pierwsza reakcja rynku była taka, że akcje rosły i tak. Rosły banki. Okej, to rozumiem, bo wyższe stopy, no to wyższa rentowność banków, ale rosła też technologia, co jest mniej zrozumiałe. O co tutaj chodzi? Dla mnie to było zupełnie nie do zrozumienia, bo on de facto zapowiedział, że w maju, bo w kwietniu nie ma posiedzenia, chyba 3 albo 4 maja jest dopiero posiedzenie FOMC, Komitetu Otwartego Rynku, i praktycznie zapowiedział te 50 punktów podwyżkę właśnie w maju, na początku maja. A rynki się zachwyciły, rentowności wyskoczyły gdzieś tam do góry, w tej chwili są 2,3% mniej więcej, czyli gdzieś tak sprzed 2 lat mniej więcej poziom. Tak, mówię o 10-latkach amerykańskich. Dwójki, dwa. Tak, no więc wydawało się, pojawiła się nawet teoria, no bo oczywiście wszyscy usiłują po fakcie coś sobie jakoś to wytłumaczyć. Teoria, zgodnie z którą, ponieważ wzrost rentowności obligacji, tak Państwo wiedzą, oznacza, że one tanieją te obligacje, czy ucieka kapitał. Tak, i następują przepływy kapitału. Więc tak sobie usiłowano to właśnie wytłumaczyć. Tylko, że to działa w krótkim terminie, bo w długim terminie jednak wyższe rentowności z powrotem zabijają przyciągają tak ten kapitał. Tak jest, no więc właśnie. Są drugie, trochę trudno było to tym wielką rotacją tak zwaną, czyli z obligacji w akcje, w sytuacji, kiedy światu grozi, będziemy mówili o tym w przyszłym tygodniu, stagflacja, być może recesja. MFW już powiedział, że będzie obniżał prognozę w marcu, w tym teraz na dniach ma obniżyć prognozę dla świata, że dobrze będzie, jeżeli będzie w ogóle wzrost gospodarczy. No i w tym momencie wzrost cen akcji
wygląda trochę dziwnie i to też mnie niepokoi. No, jestem w ogóle zaniepokojony, o tak mogę powiedzieć. Jeżeli już wspomniałeś o recesji, no to w tym tygodniu też zbliżyliśmy się do zjawiska zwanego inwersją krzywej, czyli rentowności na krótkim końcu są wyższe niż na długim końcu. No, historycznie to zapowiadało nadejście recesji w przeciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Tak. O tymczasem Powell mówi, recesja w każdym... Nie ma takiej opcji. No rynek właśnie. Mówi coś innego. Kto tutaj może mieć rację? No, jak zwykle zobaczymy po fakcie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć. Według mnie Paweł też nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie sytuacja. Dlaczego tak mówi? No chyba dlatego, że jest szefem banku centralnego. No, sprawdzalność tych prognoz jest taka jest sobie, a trudno, że mówi, słuchajcie, drodzy Amerykanie, czeka nas recesja, stagnacja i nie wiadomo co, uważajcie, bo będzie katastrofa. No, to odpowiedzialny szef banku centralnego tak nie mówi. W związku z tym nic dziwnego, że on również po posiedzeniu FOMC też ta jego konferencja pełna była zapewnień, że gospodarka amerykańska ma się bardzo dobrze, rynek pracy jest bardzo silny i wszystko idzie w najlepszym możliwym kierunku. No fakt, że ta wojna akurat Stanom Zjednoczonym najmniej wadzi i najmniej im szkodzi, prawda? No można powiedzieć, że Stany Zjednoczone są taką bezpieczną przystanią, jeżeli chodzi o rynek akcji w kontekście tego konfliktu. Zdecydowanie tak, no bo nie wyobrażamy sobie przecież, nie wiem, wojny atomowej Stany Zjednoczone-Rosja. To w tej chwili wydaje się kompletnie nieprawdopodobne, bo byłby to koniec świata, jaki znamy, a może w ogóle koniec świata. Jeszcze tak chwilę pozostając przy tym temacie inwersji krzywej, to dobra informacja jest taka, że w 4 na 5 ostatnich przypadków, gdy ta inwersja nastąpiła, no to S&P 500 jeszcze od momentu inwersji do momentu recesji rósł o 15%. Wiesz, Patryku, jak to jest ze statystyką. A, tutaj mamy 4 na 5 przypadków. No ja wiem, 4 na 5, ja wiem, ja zgadzam się. Rzeczywiście, no jest to jakaś tam statystyczna zależność, ale zawsze może się okazać, że te 20% będzie jednak. Więc można powiedzieć, że sam w sobie ten sygnał nie... Nie oznacza koniec. Tak, bezpośrednio. Nie, zdecydowanie nie. Szczególnie gdyby, jak mówiłem, się dziwił, ale gdyby doszło do jakiegoś porozumienia Rosja-Ukraina, to w tym momencie akcje będą szalały. Tak by było. Pewnie tak. Powiedzieliśmy już dużo o Fedzie. Czas chyba na Polskę w takim kontekście bardziej makroekonomicznym. KPO. We wtorek mieliśmy wypowiedź pana Nowaka, ministra Nowaka. Wiesz, dopiero się dowiedziałem, że taki minister jest. No ja też, powiedziawszy. A potem się dowiedziałem, że on był nawet szykowany na premiera. Także no, szybko to u nas idzie, naprawdę bardzo szybko. W każdym razie wypowiedź poszła w media, tak? Nie wiem, czy była to fortunna albo niefortunna. Wypowiedź rzecznik rządu bodajże zdementował, aczkolwiek no... Chyba coś jest na rzeczy z tym KPO, tak? Nie, ja jestem głęboko przekonany, że to mówiłem to od dawna, że w tej sytuacji szczególnie, tej wojennej, w tym momencie, kiedy Polska jest bardzo zaangażowana, kiedy ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy przepłynęło i część, olbrzymia część została w Polsce, no to Unia Europejska... Złapie się Komisja Europejska każdego pretekstu, żeby zaakceptować KPO i według mnie ten program zostanie zaakceptowany. Przy czym, jak wszyscy ci, którzy znają się na tych procedurach, zwracają uwagę, to, że zostanie zaakceptowany KPO, to nie znaczy, że natychmiast dostaniemy pieniądze, bo trzeba wpierw przedstawić projekty. Te projekty muszą być zrealizowane. I wtedy dopiero Unia nam wydzieli te pieniądze na te projekty, które zostały zrealizowane. Dużo jeszcze czasu, zanim ta kasa wpłynie. Są te mechanizmy warunkowości, które w międzyczasie mogą się pojawić. Tak, więc dużo jeszcze czasu, zanim te pieniądze wpłyną, ale myślę, że wcześniej wpłyną pieniądze obiecane i przez Bidena, prezydenta Bidena i przez Komisję Europejską na pomoc dla uchodźców. No jeżeli za 3,5 miliona uchodźców z Syrii Turcja dostała 6 miliardów euro, no to ile my dostaniemy za 2 miliony?
No nie przypuszczam, żebyśmy dostali 3 miliardy euro. Wątpię, tam był wyjątkowy jednak, wyjątkowa umowa. No ale jakieś pieniądze powinny tutaj dotrzeć na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. I to z kolei powinno oddziaływać na złotego, jeżeli rzeczywiście będą wymieniane przez rynek, jak żeśmy tutaj też mówili, jak mówił prezes Glapiński niedawno. No właśnie, bo to też była jedna z informacji, która miała za zadanie wzmocnić złotego. I ta informacja właśnie brzmiała tak, że Ministerstwo Finansów będzie wymieniało środki w obcych walutach przez rynek. Wcześniej było to w NBP robione. Tak jest. Tak jest. Wymiana w NBP nie rusza, tylko psychologicznie oddziałuje, tak. Prawda? Że wpływa kasa za waluty, no to będzie się umacniał złoty. Psychologia. A tu ma być i fizyka. No zobaczymy, jak to będzie działało. Też wydaje się, że te poziomy aktualne w przypadku euro PLN 4,70, w przypadku USD PLN 4,30 są takie poziomy, które będą bronione chyba przez NBP. Tak. No, wygląda na to, że nawet nie muszą być specjalnie bronione, bo same się jakoś bronią. Bo ja tam nie widzę ostatnio interwencji walutowych NBP-u. Ostatnio nawet kursy nieco wzrosły, prawda? Szczególnie wczoraj, właśnie przed tym szczytem NATO. Myślę, że jest jakaś tam obawa niesłuszna, że NATO zaakceptuje propozycję wicepremiera Kaczyńskiego na temat tej misji, która według mnie jest totalnie nierozsądna, no ale to jest moje zdanie, ja się na tym nie znam. Piotrze, rentowność 10-latek w Polsce 5,1. Około 5,1, tak, sprawdzałeś przed spotkaniem. Nie, sprawdzam regularnie. 5,1 to jest najwyżej od 2009 czy 2008, to jest kilkanaście lat takiej nie było. Naprawdę wysoko. To uderzy, a WIBOR jaki? Bo WIBOR-u nie sprawdzałem, a ty pewno sprawdzałeś. Szczerze powiedziawszy, przed spotkaniem nie sprawdzałem akurat, ale niestety mogę powiedzieć, że kontrakty terminowe na stopę procentową FRA zakładają, że WIBOR będzie za 6 miesięcy gdzieś w okolicach 6%. No, maksimum kilkunastoletnie, bo to akurat sprawdziłem, bo robiłem takie webinarium na temat stóp procentowych w Polsce. Maksimum kilkunastoletnie to jest 6,8-6,9. WIBOR-u 3-miesięcznego. W związku z tym to by znaczyło, że to jest, że średni taki kredyt to jest 9,3-9,4 byłby, gdyby do tego doszło oczywiście procent. Co by z kolei oznaczyło, że ten, kto ma 300 tysięcy długu, to będzie płacił dwa razy wyższe raty niż płaciłby w październiku zeszłego roku. Dobrych informacji nie mamy, proszę Państwa, szczególnie, że ja słyszę ciągle ze strony wszystkich w tej chwili, Paweł, sam powiedziałeś, zrobił się już totalnie ultra jastrzębi. Nasz pan Glapiński ultra jastrzębi, znikąd ratunku wydaje się. No tylko, że prezes Glapiński musiał być jastrzębi ze względu na to, żeby chronić też nasz kurs walutowy, tak? Tak, to, no to również, tak. No, prezes Glapiński miota się od ściany do ściany niestety, no bo od ultra gołębia zrobił się ultra jastrzębie. Prawda jest taka, że jak popatrzymy chociażby na te ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej, no to ta presja popytowa chyba w Polsce maleje, tak? No miesiąc do miesiąca, o ile pamiętam, był spadek, prawda? Był spadek przede wszystkim w kategorii środków trwałych, samochody, RTV, tak, AGD, tak, meble. No. Polacy po prostu po pierwsze jakby wystraszyli się tych ryzyk geopolitycznych. No a drugi aspekt to wysokie ceny, tak, z tą inflacją. Wysokie ceny też, ale drugie dane, które też mogły niepokoić, niby dobrze, 11,7% wzrost płac, prawda? Czyli 3,2 powyżej inflacji, realny wzrost płac. Analitycy PKO zwracali uwagę, że od dawien dawna takich wzrost realnych płac nie było. Z czego być może należy wyciągać wniosek, że rozpędza się ta spirala inflacyjna, prawda? I to byłoby bardzo niebezpieczne. Dotyczyło to lutego, kiedy właśnie po styczniu ludzie zobaczyli, jak działa Polski Ład. Akurat teraz, jak my sobie mówimy, to mówi być może już premier, który zawsze się spóźnia. Mamy konkurencję. Tak, 9.45 miał wystąpić, a 9.58 jeszcze go nie było. No ale być może już teraz mówi, ja obiecuję Państwu obniżkę PIT-u i rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Zobaczymy,
czy to pójdzie rzeczywiście w tym kierunku. W każdym razie, jeżeli ta presja wynikająca przede wszystkim z inflacji, ale również z działań Polskiego Ładu, bezsensownych według mnie, pojawiła się w lutym i może się utrwalić, ponieważ wszyscy mówią, że ta inflacja będzie coraz większa i coraz większa i coraz większa, no to może nam grozić rzeczywiście uderzenie takie, ten efekt drugiej rundy, jak to mówią ekonomiści, prawda? Czyli spirala. Lecimy do pracodawcy, mówimy, daj nam więcej, bo jest inflacja. On nam daje, my lecimy, kupujemy, w związku z tym znowu inflacja i tak w kółko to idzie tą spiralą. W przypadku Polski... Poja- jeszcze jedna sprawa, mianowicie pojawienie się tych 2 milionów, powiedzmy zostanie z 1,5, może nieco mniej, uchodźców też zwiększy popyt, prawda? Bo musi zwiększyć. Oni dostają jakieś to przywitalne 300 zł, dostają 500+. No, popyt na te dobra podstawowe będzie rósł na pewno. Ale zwiększy też popyt na pracę. Tylko że w sektorach usługi tego typu, tak, a przemysł. No właśnie, to już niekoniecznie. No, a budownictwo niestety, bo to uchodźcy to są kobiety z dziećmi, prawda? W związku z tym. Ten ubytek, czytałem, że ubytek, jeżeli chodzi o kierowców, jest potężny, jeżeli chodzi o budownictwo, jest potężny. No i owszem, no, w dawnych czasach mówiło się kobiety na traktory, no to wątpię, żeby kobiety na tiry dały sobie radę, no tak gremialnie. Szczególnie, że mają dzieci, którymi muszą się zająć. To nam nie wyrówna tego ubytku. Tak. Piotrze, Chiny. Tam też sporo się działo w ostatnim czasie. Może zacznijmy od... Tam zawsze się coś dzieje. Zawsze się coś dzieje. Tak, zacznijmy od tej piątkowej rozmowy prezydenta Bidena z Xi Jinpingiem. Chyba nic z niej nie wyniknęło tak na dobrą sprawę. Nie mogło wyniknąć. Szczególnie jeżeli, bo ja od strony chińskiej to miałem wrażenie, że oni w 5 językach zamilkli i właściwie nic na ten temat nie mówili. A strona amerykańska mówiła praktycznie to, co mnie podnosiło, nawet napisałem o tym na Twitterze, że mnie podnosiło włosy na głowie. Mianowicie, że podobno Biden zagroził Chinom, że jeżeli by zaczęły pomagać Rosji, to się dopiero doczekają reperkusji i sankcji ze strony amerykańskiej. Ja naprawdę bardzo dużo czytam o Chinach, bo dla mnie to jest coś, ta fascynująca opowieść, kiedy kraj, który 4000 lat, od 4000 lat był hegemonem, potem miał 150 lat przerwy, prawda? 1850 do 2000 mniej więcej, a teraz znowu usiłuje być hegemonem. I pewno będzie kiedyś. W związku z tym jedna rzecz, która u nich jest absolutnie dominująca, to strach przed utratą twarzy. W związku z tym grożenie Chinom i mówienie o tym, grożenie owszem, proszę bardzo, po cichu, żeby nikt nie słyszał, ale mówienie o tym jest przeciwskuteczne. To może działać tylko i wyłącznie odwrotnie. Mnie to niepokoiło. No widzisz, znowu mówię, że mnie to niepokoiło. Jestem ciągle zaniepokojony. Takie są ręki, tak? No niestety. Takie są niestety ręki. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście dla Rosji Chiny są partnerem handlowym numer jeden, ale już Rosja dla Chin niekoniecznie. Czy oni są w stanie naprawdę aż tak ryzykować? Wiesz, nie pytaj mnie o pomysły na Rosję, dlatego że Rosji na tę sytuację, bo ja ich kompletnie nie rozumiem. To znaczy... Czytam też dużo w tej chwili o sytuacji w Rosji takiego ciekawego korespondenta amerykańskiego, który nam spędził całe lata i opisuje, tak powiem, duszę rosyjską, bo to nie tylko sam Putin, również ten naród jest taki, który tęskni za imperium. W związku z tym od strony ekonomicznej to, co zrobił Putin, jest tak totalnie bezsensowne, tak głupie, tak szkodliwe na wiele, 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 wiele lat dla tego narodu, że to nie pytaj mnie o to. Od strony chińskiej, to ja mówiłem i powtórzę, oni się tylko mogą cieszyć, jeżeli pijają szampana, to go oczywiście będą pili, dlatego że Rosja musi się zamienić w pokorną służkę Chin i tyle. Chiny będą miały, Chiny i Indie, bo Indie też ponoć już kupują większych ropę. Tak, ropę. Z 20% dyskantem, prawda? No i ci będą zadowoleni. Putin tak szybko, Rosja tak szybko nie przeorganizuje swoich dostaw, żeby zamienić
Europę, na Chiny i Indie, bo do tego trzeba infrastruktury, prawda? Ją trzeba zbudować. Ale docelowo to jest po prostu już tylko i wyłącznie to, co się kiedyś marzyło, mnie też się marzyło, przyznam się szczerze, żeby Rosja była po naszej stronie, no to się zupełnie załamało. Rosja jest skazana na bycie po stronie chińskiej. No to wychodzi. Jeżeli już jesteśmy przy tych Chinach, to chińskie spółki technologiczne to był taki temat, który był głośny w ostatnim czasie. No bo oni te regulacje takie zrobili, że... No to, że tak powiem, przeszkadzało tym spółkom technologicznym, w szczególności w poprzednim roku, te ryzyka regulacyjne. W ubiegłym tygodniu mieliśmy załamanie w zasadzie na rynku chińskim akcyjnym, co miało też związek właśnie z Rosją i Chinami, z ich relacjami. Natomiast mieliśmy deklarację ze strony Rady Państwa, że będzie wsparcie, tak, będzie stabilizacja po tego rynku. Po czym mieliśmy odrobienie tego 5% spadku w dwóch ruchach, prawda? Bo w dwa dni, ale w dalszym ciągu indeks jest dużo niżej niż przed tym wyłamaniem z tego trendu bocznego rocznego. Ja jestem przekonany, że Chiny będą pomagały, bo i Chiny, i Japonia, w ogóle to jest taka azjatycka specyfika, że oni nie unikają inwestowania, pomagania rynkowi akcji. W Japonii to od dawna ten rynek już jest sterowany przez zakupy państwa, a w Chinach według mnie... Też słyszeliśmy raz o tej drużynie narodowej. Tak, no nie ma cudów, oni będą... Juanów można sobie wydrukować, czy tam RMB, jak to woli, ile się chce, także... W ostatnim czasie Alibaba czy Xiaomi, firmy to ogłosiły skup akcji własnych, co już chyba świadczy, że rzeczywiście te technologiczne spółki są tam tanie. Na pewno tańsze w porównaniu z amerykańską. Oczywiście, że tak. Nie, no generalnie, jeżeli chodzi o politykę chińską w stosunku do tych olbrzymów, to ja mówię, że jestem za. Absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie pozwolili tym swoim kolosom się rozprzestrzenić na cały świat. Transgraniczne olbrzymy, które są ważniejsze niż państwo, które mogą dyktować warunki również regulatorom amerykańskim, a Chiny do tego nie chcą dopuścić. I akurat uważam, że słusznie. Mało tego. To chyba był przykład Japonii albo Korei, nie pamiętam, któregoś z państw azjatyckich, że jak było też takie tupnięcie nogą, jak uregulowano te duże spółki, to rozkwitło dużo małych spółek, które potrafiły potem być potężną konkurencją dla tych olbrzymów. Także dla konkurencji to jest lepiej, dla konsumenta to jest lepiej. Dobrze. Piotrze Ropa, od tego tematu niestety nie uciekniemy. Niestety jest za droga. Jazda jest taka, że nie wiem, 130 było WTI, przecież ropa ta teksańska. 130, potem poniżej 95. Czyli... Brent jest powyżej 120, tak? No teraz. Tak, spadła o 30% cena baryłki. Jak wychodziłem z domu, to było znowu około 115, prawda? Nie wiem, mówię o WTI, nie wiem ile w tej chwili jest. W każdym razie ponad 50% wzrostu, znaczy wymazania tego spadku, tak można powiedzieć. Bardzo dużo zależy od tego, co się będzie działo na linii Rosja, reszta świata, bo to natychmiast nie da się uzupełnić braków rosyjskich, bo się nie da. Wczorajsza... Ale w średnim terminie się da. Jeżeli OPEC, nie plus wtedy, tylko OPEC minus, tak? No bo OPEC. Bez Rosji. Zwykły OPEC. Zwykły OPEC. Się wysili, to może się i da, chociaż ja nie wiem, czy z transportem, transport morski, to wszystko to jest naprawdę, może być uciążliwe i niewątpliwie wtedy cena by dramatycznie wzrosła. Ta wczorajsza decyzja Putina, nie wiem, czy państwo wiecie, zresztą on akurat podtrzymał to, co ja głoszę i nawet przygotowałem taki tekst na swój blog, ale jeszcze go nie wypuściłem. Chcesz powiedzieć o płatności w rublach, tak? Tak, chcę powiedzieć o płatności w rublach, że zażyczył sobie Putin, żeby Gazprom, Rosneft czy te inne spółki brały za surowce energetyczne nie w jakiejś tam walucie, czyli dolarach czy euro, a w rublach. Oczywiście kurs rubla natychmiast rubel się umocnił o 8% po takiej deklaracji. A jak wczoraj patrzyłem, to rubel chyba od dołka 30% się umocnił. Tak. Jeżeli patrzysz, ja dzisiaj właśnie przed naszą rozmową spojrzałem sobie na dolar rubel, na tę parę,
W szczycie było 150 rubli za dolara, a dzisiaj było 90 parę rubli za dolara. Duża różnica. W związku z tym nie, no Putin akurat pokazał to, o czym ja mówię dość głośno i pytałem kilku dziennikarzy, którzy ciągle, bo wszyscy mówią jedno, przestańmy importować surowce energetyczne z Rosji, bo napędzamy, pozwalamy im finansować tę wojnę. Ja jestem cały za, żeby zamknąć eksport do Rosji, żeby ich po prostu zadusić, cały za. Ale jak import tych surowców energetycznych ma finansować wojnę, to ja tego nie rozumiem. Jeżeli dostają waluty lub dolary, to ich praktycznie nie mogą wydać, prawda? No bo rezerwy mają zamrożone w tych walutach. Handel w tych walutach praktycznie przestał istnieć między Rosją a resztą świata, więc jak ma to finansować tę wojnę? Ta wojna jest napędzana rublami, a rubli mogą sobie wydrukować ile chcą. W związku z tym, no nie wiem, no czasami mam wrażenie, że jestem w roli dziecka z opowieści Andersena Nowe szaty cesarza. No. Ale zakładasz, że ten scenariusz wprowadzenia embarga to jest tylko możliwy? Jeżeli wprowadzą, to my sobie strzelimy w stopę, no bo my nie mieli ropy po 150, nie wiem, na stacjach benzynowych 10 zł za litr. Na przykład, nie wiem, ile... Ropa rosyjska i tak gdzieś w innych miejscach świata zostanie sprzedana. Do Indii czy do Chin będzie docierała, bez złudzeń, niewątpliwie. A jak mówię, oni przecież tę wojnę prowadzą za ruble na Boga, nie za dolary czy euro. Oczywiście przed wojną to, żeśmy kupowali te surowce energetyczne, napędziły im tę szkatułę wojenną, bo 640 miliardów rezerw mieli dolarów, prawda? No więc to rzeczywiście pomagało, umacniało państwo, ale teraz jest zupełnie inna sytuacja. Tak. Piotrze, już powoli zmierzając do końca z okazji tego, że dzisiaj minister zdrowia ogłosił, że od poniedziałku zdejmujemy maseczki. Jakbyś skomentował obecnie tę sytuację covidową, bo ja w ostatnim czasie nauczyłem się nowego słowa i to jest endemia. Czyli tak, idziemy w stronę tego, że jest to coś w rodzaju grypy. Jak tak? Już nie mówi się o tym w kontekście tak pandemii. Jest. Jedynie w Chinach, gdzie jest polityka zero COVID. Tak jest. I w Nowej Zelandii, o ile w ogóle wczoraj mieliśmy drugą rocznicę dołka covidowego. Tak? Tak. No proszę. No nie, więc skomentowałbym tak, że jak zwykle wiosną, latem będziemy mieli spadek zakażeń, a jesienią będziemy mieli wzrost zakażeń. Ale chyba czy ręki mogą na to jakoś reagować? Myślę, że już nie będą reagowały. Nie. Rzeczywiście to słowo endemiczne zrobi karierę. Będzie to normalna choroba, taka jak grypa. Przy czym to nie znaczy, że nie należy się szczepić. Ja mam 3 szczepienia i czekam z utęsknieniem, żeby jesienią ponowić szczepienie. Czwarte już są w drodze. A czwarte, piąte, siódme, dziesiąte, jeżeli tak długo jak będę żył. I tutaj postawimy kropkę, bo nasz czas antenowy się kończy. Piotrze, bardzo dziękuję, bardzo za merytoryczne opinie. Państwu również bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.